po zimnej wojnie dużo się działo w twoim życiu zawodowym, prawda? Tak, i wtedy była też taka informacja, że jesteś kandydatem do roli w nowym filmie o Jamesie Bondzie. I tam pojawiła się taka informacja, że reżyser tego filmu optował za tobą do tej roli, ale przeciwstawił się Daniel Craig. Jak to było? Czy możesz powiedzieć, jak to było z twojego punktu widzenia? Przepraszam, mam takie znużenie wokół, bo już trochę nie mam siły. Nie, po prostu bardzo wielokrotnie o tym opowiadałem. Nie mam takiej pewności. To są jakieś plotki, nie wiem, ludzi, którzy zajmują się plotkami i tak dalej. Natomiast, no, że Daniel Craig, że nie zakładam, żeby Danny Boyle, nie widząc mnie osobiście, tak bardzo się o mnie bił, że z mojego powodu rzucił scenariuszem. Wydaje mi się to bardzo nielogiczne. Znaczy, gdybym w to wierzył, byłoby to naprawdę dziwne z mojej strony. Ale czy nie było żadnych zdjęć próbnych, żadnej taśmy wysłanej? Była oczywiście, no ale to jest... On rzucił scenariuszem w chwili, kiedy myśmy dzień później się mieli spotkać przy okazji premiery Zimnej Wojny. Więc ja tak naprawdę w dniu tej premiery dowiedziałem się, że nic z tego nie będzie. No i to jest wszystko. Jakby no nie zakładam, że rzeczy tak wysokobudżetowe z marką światową jakby rozbijają się o dobór aktora, którego nawet osobiście nie spotkaliśmy, no więc jakby to tak nie działa. Widział się w Zimnej Wojnie, prawda? Tak, oczywiście, no, na pewno byłem, pojawiłem się tam, Danny Boyle mnie prosił o self-tape'a, to wyszło bardzo dobrze, było duże zainteresowanie, mieliśmy się umówić w Londynie, on rzucił scenariuszem, cała reszta jest sferą plotek i mnie to nie obchodzi po prostu. Jakby, no, tam u Moniki Olejnik z kolei zdementowałem, że wiem, że nie, więc jakby nie wiem, jaki jest, przepraszam, mam takie wrażenie, że to jest jakby... Sztucznie naciągane, tak? Cały styczeń to jest promocja Dżentelmenów, gdzie wyjaśniam tę sprawę, marzec promocja Wyrwy, gdzie wyjaśniam tę sprawę, no i mogę jeszcze raz wyjaśnić. Nic na ten temat nie wiem.